Witam. Zapraszam na film, w którym pokażę, jak samemu w bardzo prosty sposób zrobić wieniec z suszonych kwiatów. Pokażę dzisiaj dwa pomysły na takie wieńce. Robiąc taki wianek z suszonych kwiatów, możemy użyć dowolną podstawę wieńca, ale wydaje mi się, że najlepsza jest podstawa papierowa. Może być oczywiście taka jak tutaj, papierowa, albo na przykład papierowa oklejona taśmą klejoną. A jak to zrobić, zobaczcie na filmie w podpowiedziach. Na koniec, po wykonaniu wianka, najlepiej spryskać go bezbarwnym lakierem, na przykład akrylowym.
wzmocni to kolory, będą ładniej wyglądać, nie stracą barwy po jakimś czasie. Poza tym po wyschnięciu nasze kwiatki nie będą się obsypywać i będzie można je spokojnie odkurzać. Albo na przykład papierowa, oklejona taśmą klejącą. Możemy tu wykorzystać zarówno takie zebrane w ogrodzie suszone kwiatki, które wcześniej były w bukiecie, jak i kwiatki prosto zerwane, które dopiero wyschną, albo po prostu kwiatki suszone z innych dekoracji, bo wykorzystujemy tu tylko główki kwiatków.
Na koniec, po wykonaniu wianka, najlepiej spryskać go bezbarwnym lakierem, na przykład akrylowym. Dziękuję bardzo za uwagę, a jeśli mój pomysł Wam się podobał, proszę, udostępniajcie film i dajcie lajka. A jeśli chcecie zobaczyć więcej moich ciekawych pomysłów, zapraszam do subskrybowania kanału.